program zawiera treści, które mogą być nieodpowiednie dla ciebie, kontrowersyjne, ba nawet szokujące. Jeśli nie jesteś na to przygotowany, wyłącz ten film. Oglądasz go na własne życzenie. Z poważaniem. Warnes. Kolejny dzień na szkolnej. Cholera jasna. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Lubię mleko. Ja żeby tak sobie... Nie rugaj się. Chcesz zadzwonić, tu dzwonię, no. Ja w ogóle zabrałbym i koniec. Powiedziałbym, a hejłem, do widzenia, to mi wszystko. A ja do śmietiska nie mam prawa wyrzucić, do Czerwonego Krzyża. No dobra, rzeczy są, powiem, płać za koszulę, płać za wszystko. Za buty. Dzwonię, zaraz zobaczyłem, czy odbierze. Może nachnął się, bo na wąchą i schrapie. Myślę, knory przypilnuje. Tary zaszukał, mówi, nie bój się, knor przypilnuje. Bo ojciec pakował, będą stali w domu. Nie odbiera. Może numer zmienił. A może Rafał jest. Wielko. Jaki Rafał? No co ty gadasz, bzdury, kurwa. Albo organista pojechał. Tak. Nie odbiera. Najlepiej, kurwa. U tej siedzisz, kurwa, a ja jestem jego ciuchy pilnować. Żeby więcej miejsca na kuchni było wszystko. No nie ma miejsca, no zawalone. No. I co z tym robić? Weź jeszcze raz. Ostatni raz. Ja nie będę dzwonił 100 razy. Tyle, ile kurwa odbierze. Jak nie odbiera, to nie będziemy dzwonić. No czego dzwonić? Po co tu wydzwaniać? Nie chcę rozmawiać z tobą. To z tobą niech porozmawia. Ale nie odbiera telefonu, to jak może ze mną rozmawiać? No, czego ty taki dziwny jesteś? Może na ryżej ciutce leży. Cześć Wojtek. No cześć. Wojtek, ja tu u Krzyśka jestem. On prosił mnie, żebym ja do ciebie zadzwonił, więc dzwonię do ciebie. Porozmawiasz z nim chwilę? No, mogę porozmawiać. No, tylko się nie kłóćcie normalnie, porozmawiajcie. No dobra. Masz, to ja daję telefon. Halo Wojtek. Tak, halo. Słuchaj, to przyjedziesz do mnie? Halo. Słucham? A dlaczego? Dlatego. Dlaczego? A. Dlaczego? Tak. Bo ponieważ niedługo jest 30 i ja ogółem chcę być na sprawie i wtedy się wszystko wyjaśni co i jak. A ubranie zabierzesz ty swoje przed sprawą? Bo zabrałem mi miejsce i wiesz, gdzie ja go mam wynieść. Nie, ja nie oddam, aż ty nie przyjedź, bo mnie oskarżysz, że ja oddamy ciebie do Czerwonego Krzyża, a później zażądasz. Przepraszam bardzo, Wojtek, daj mi kończyć. A później powiesz, że ja powiesz płać za buty dobre na wszystko. Paczki zrób i dla domu dziecka oddaj. Nie, ja nie będę robić paczki.
bo tam i koszule dobre i wszystko. Wiesz, a później przyjeść, powiesz, zgłosisz na policję i powiesz tak, a on oddał bez mojego pozwolenia. Wiesz? Halo? Halo, no. Dziękuję za rozmowę, ale ogółem sobie żyj, samotny jesteś i będziesz sam. No dobra, będę w innym domu publicznym i tak dalej, będę tam, żyć nie będę długo, przyjeżdżasz na mój pogrzeb i wszystko. No dobra, odpoczywaj tu z ryżą, z suchą swoją i z tym dryblasem odpoczywaj, walior po wszystkie kątki świata i tak dalej. Daj mi tą ryżą suchę. Wojtek się rozłączył. No. Chciałeś porozmawiać, porozmawiałeś. No proszę, i co? Nie wiem dalej, co mam robić. No to trzeba gdzieś zanieść, no. Ja mówiłem ci tam wynieść do tamtej kuchni. Nie, ja nie wyniosłem, on powie, że ja zniszczyłem ubranie, koniec. No to no. Nie zadawaj. Podaj adres, kurwa, jego, ja napiszę list do jego. A skąd ja mogę wiedzieć adres, no, jego? A co, ja tam byłem? Co ty mi powiedziałeś? Do tego, organicznie. A ja to dzwoń sobie, co ty, masz telefon do niego, to dzwoń. Co ty, nie mam telefonu. Sekretarkę ze mnie robisz, kurwa? Co ja jestem? To zadzwoń jeszcze, ja do organisty. Nic ja nie będę dzwonił, ja do organistego nie dzwoniłem, do Rafała dzwoniłem. Organista nie odbiera telefonu. I co ty, rozmawiałeś przez telefon i co? A ty list będziesz pisał? Tak. I co napiszesz w tym liście? Napiszesz szczerze, albo przyjeżdżasz, albo zabierasz. A to teraz szczerze nie rozmawiałeś z nim? On powiedział, że odebrał polskiego od Czerwonego Krzyża. A tam buty nowe, wszystko, powie, przyjedzie, tak. Weź, kurwa, zapłać mnie, za buty, za pantofle. Ale to masz nagrane przecież, co powiedział on. Połączyć z nikim. Panowie jesteście. Hrabiowie i hrabie. Do Rodki nie można się zadzwonić. Do kogo dzwonisz? Do Rodki. A do organistego miałeś dzwonić? Nie mam telefonu. To czekaj, ja zadzwonię do organisty. Cześć. Cześć, u Krzyśka jestem, tu nagrywamy film. Krzysiek prosił, żeby do ciebie zadzwonić. Przekazuję telefon. Proszę. Halo. Miałeś być u mnie. Siły nie mam. A, siły nie masz, tak? A rano mogę przyjechać? Bo wiesz co, ja ci powiem, walisz tą babę swoją, tak? I siły wypadł, tak? Lepiej baba niż przyjechać do kolegi, tak? No lepiej baba jak chłop przecież, nie? No ja wiem. Jak twoja ta baba żyje? Walisz ją po kątkach? Słuchaj, wali się po kątkach? A czego ty wnikasz, co robi? Ej, dobra. Halo. No. Halo. Halo, jestem. To co, przyjedziesz dzisiaj? Teraz, dzisiaj, w tej chwili? Tak. A co potrzeba? No, potrzeba troszkę pomóc dla mnie. Ale w czym? We wszystkim. A co, sam mam przyjechać? Sam? A co, kurwa, z nią? No... Nie, z nią nie przyjechaj. Ja nie wolę takich. Rano bym przyjechał, bo ja się... Nie, ja teraz wolę. A ja wolę rano. A ja mówię teraz. A ja siły
Co? Jacek jest, Jacka to wykorzystuj. Nie, ja jestem ciebie. A Jacek ładniejszy. Ja, ale ja się nie daję. No widzisz, no, ja nie mam siły. On woli młodszy. Masz siłę, masz. Nie mam siły. Masz siły, nie gadaj, organista wiesz. Bo ja byłem pod monopolem, rozmawiałem, nie ma ciebie takiego na liście nawet. To ty pod monopolowym stoisz? Co? Pod monopol chodzisz? Ja też pojechałem. To ty przeciwnik jest. Kadrę, przeciwnik jesteś alkoholizmu. To ty pod... A przepraszam, ale ja spytałem... A ty pod sklepem stoisz, tak? Nie. Pod monopolowym. Ja do fabryki pojechałem. No, fabryki. Na elewatorsku. No dobrze, no. I wiesz co, nie ma ciebie tam, na liście nawet. O, to trzeba było zadzwonić, a wyszedłem. Wiesz, to jak nie ma ciebie na liście, wiesz, to i na portierni mówili nawet, że nie znamy takiego Adama, żadnego Adama u nas nie pracuje. Tak? Tak. No to dziwne. No. A ja no przyjadę, Krzyśku. Nie, teraz jak chcesz. No nie chcę. Ale sam czy z Zielonym mam przyjechać? Nie, sam. A czym ja mam przyjechać? Ja auta nie mam. Taryfą. A ja nie stać mnie. Co? Nie stać mnie jeszcze autobusem. To autobusem przyjedź. Nie mam siły, Krzysiek. Masz siłę. To nie wiesz, czy ja do ciebie taryfą przyjadę. A nie wiesz, gdzie ja mieszkam. Co? A ty nie wiesz, gdzie ja mieszkam. Ja teraz pierwsze powiem ulicę, to podwiezie. Ja idę spać, Krzysiek. Nie? Ja ci powiem przyjechać. Spać idę? Spać. Nie. Spać? Nie. A co? Ona powiedziała spać, tak? Leżysz na mnie, tak? No, lepiej ona jak on, nie? Słuchaj, ja wiem, ale wiesz, lepiej baba niż... Kolega, tak? No wiadomo, nie? No wiadomo. Lepiej babę niż co? No niż kolega, nie? No tak. Na kolegę ja chuj łożę. A baba miał pierdolę, połypiera i tak dalej, nie? No nie wiem. To daj mi ją tutaj. Do telefonu. Nie. A ja sam w domu siedzę, coś ty. Przestań, że mówisz sam. No sam siedzę. Wiesz, to przecież. Dopiero człowiek z roboty przyszedł i już dzwonią, nie dzwonią. Ty nie udawaj, bo nigdy nie pracujesz. Leżysz do góry tym panem. No, 28 rok już tak leżę. No. Udaję, nie? Krzysiek, ja idę spać. O której tu przyjedziesz? 9, 10, 9, coś koło 9. Dobra. Będę czekać. Kończę, idę spać. Dobra. Siema. Halo. Dzień dobry. Tak, ja jestem zainteresowany, tobie dać łypę. Nie, proszę pana. Młody człowieku, podjedziesz pod bramę, ja wyjdę z czele, kurwa, w i pojedziesz. Oblany, kurwa. Słuchaj, wiesz co, odpierdol się lepiej odejmę, bo ja mam twój numerek telefonu, wiesz? Mnie wystarczy. A ty jesteś skorostry, wiesz? O, czekaj, światło tam wyłączę. Czyli jutro do ciebie przyjedzie, no. Ja? Jutro do ciebie przyjedzie organista. A gdzie go przyjedziesz? Po południu. No dlaczego ty po południu? Bo pracuję, kurwa, a co? Ja siedzę w domu, ty... Nie, powiedziałem, że się nie daje. Co się nie daje? Ksiądz. Kto się nie daje? Ksiądz. Powiedziałem dla organistycznego. Ja nie daję, bo organistyk powiedział, wykoz Jareczka, ty mówisz. Ja się nie daję. Do pracy, żeby wykorzystał mnie, on powiedział. A ty do czego zrozumiałeś? Aparat zmień, bo nie słyszysz. Tam mi się ładuje. No. B.
D. E. H. J. U. H. U. S. H. U. I. No to co? C. H. U. Znaczy, klur? Że Łukasz? Gdzie tam? Że Łukasz? Dawaj w piecu rozpalimy, pomogę ci. Co? Dawaj w piecu, pomogę ci rozpalić. Co? W piecu pomogę ci napalić. Ja sam rozpalę. A tak, ty rozpalisz. A ty? O, ty umiesz rozpalać. Tylko tyczką nagrywać. To naucz mnie. Co? To naucz mnie palić w piecu. O ciebie majora kuszą. No to co ty mówisz, że nie umiem? O, ty umiesz. Pewnie, że umiem. Tylko ty umiesz. Bo ja od maleńkiego paliłem. Tak, paliłeś. Kurwa, czego masz dziadkiem. No. No. A ja też dziadkę miałem. I też paliłem. Paliłeś? Tak. W piecu i papierosy. No. No. To papierosy ty umiesz palić. A ty nie umiesz? Ja nie. Paliłeś kiedyś tam na ławeczce. Jak ja paliłem, kurwa, czuję mać, jak odwrotnie wziąłem. Nie wiedziałem, gdzie filtr znajdzie ten. Ale paliłeś. I nie wyszło mnie. No. To tak samo i w piecu palisz. O ludzie. Co on pier, tak? Ojeju. Prawda powiedziałeś. No właśnie. Nie chcę się rugać. Nie rugaj się. No. Ja też nie ma. A hejłem. Hejłem. Z cytrynką jeszcze się. O. Mango i limonka. Co? Mango i limonka. To takie nakupiłeś teraz? No. A dobre ty. Co? Dobre. Bez kalorii, bez cukru. No. Tak, pieni się dobrze. Zobacz, co to worek. Może na mnie. A ten? Tak. To do tego trzeba wywalić. Nie wiem, co to jest. Worek na ciebie? A chuj go nie. To weź tam, ciągnij. Jakiś namiot? Co ci go wie? Tam nie wiem. To weź z tamtej strony. Może plandeka na samochód, ty. Co? Na samochód może jakaś plandeka. Może być, ty, no. Przykryć. Może być. No tak. No. Żeby nie napadało tam, co szyby nie ma. No. No to nie trzeba wyrzucać jej. To trzeba nakryć. No trzeba nakryć. No. To jutro będzie organista, to pogoń go. A ty nie możesz? A już ciemno. A nie możesz przyjechać wcześniej? Kiedy, jutro? A ja czasu nie mam. Ja pracuję. No, oczywiście. No, oczywiście. No. A jak? Baba, daj dupy. Ja popracuję. To daj. Ja nie baba. No to, masz babę. No to co ty mnie... Tu... Masz sklepu nawet. Oj, gdzie jeszcze mam babę? I tak pomachałeś. Cześć, kochanie. Tak. No. No, tak. Tak. Ja widziałem to. Co widziałem? Że cześć powiedziałam? Hej? Cześć? Do koleżanki ze sklepu? A co? Ale ty zazdrościsz czy jak? Ło, no koleżanka. No, a ty masz koleżanki? A ty masz? No mam, no dlatego machałem. A ty masz? A nie muszę mówić, czy mam. No to po co ty mnie pytasz? Ty nie musisz... Czy nie jedno masz? No to a mogę mieć, czy nie mogę? A jak żonka wytrzyma? A co to? Nie mogę mieć koleżanki? Żonatej koleżanki mieć? A co? Jesteś. A co to? A co ty? Nie... No ty żartujesz chyba teraz. A no? Twój, a tatuś jakby z mamusią... Żonaty, nie? No. To nie miał koleżanki żadnej? Mnie tam nie obchodziło. No a jak myślisz, miał czy nie miał? Co? A miał czy nie miał? Tatyś kolegów miał. A sąsiadek nie było? A taty sąsiad był, że kurwa tatyś pognął. No ale jak sąsiedzi byli, to i były sąsiadki chyba, tak czy nie? Ukraińca? No w Wilkowie ja mówię. No w Wilkowie. Nie było kobiet w ogóle? Było. No to co, nie rozmawiał z nimi?
Mamusia rozmawiała. A tatuś nie rozmawiał z kobietami? Tatuś, tam z kobietami nie. No to... Spotkaj się z mężczyzną, mężczyzna. Cześć. Gdzie jest Bronek? A, przyjechałem do Kowala. A co? Konie rozkuć. Ty, to, ale to czekaj, to jak ty idziesz do sklepu, to, to po chuj ty z kobietami rozmawiasz. Ja? No. Ja z kobietami nie rozmawiam. To, a w sklepie kto pracuje? Sami chłopi? Same chłopy? Bo teraz same kobiety tego pracują. No to po co? Kierowcy same kobiety, w sklepie same kobiety. No to po co? Chłopów nie ma. To po co ty z nimi rozmawiasz? Bo kobiety kurwa górę wzięli. No to po co ty z nimi rozmawiasz? Co? To po co z nimi rozmawiasz? A ja nie rozmawiam. No to nie chodź do sklepu. To mam zdychać? A, to w sklepie można rozmawiać, a jak... Nie, ja tylko idę, nie rozmawiam, tylko tak. Może te zakupy, podejdzie personelka. Słucham, panie Konoś. Tych śledziów, tych kiełbasy dać proszę. Ja krótko. Dziękuję, do widzenia, wszystko. To nie moje koleżanki. A jak w szkole się uczyłeś, to miałeś koleżanki? Co? Jak w szkole się uczyłeś, to miałeś koleżanki? A jak w szkole się uczyłeś, miałeś? No miałem, a ty miałeś? Miałem. No to co ty mówisz, że teraz ja nie mogę mieć koleżanek? Ale ja więcej miałem kolegów jak koleżanek. A jak w pracy pracowałeś, gdzieś tam tu nie było koleżanek? Kobiet nie było? U mnie więcej było tych mężczyzn. Kadrowy był mężczyzna, kierownik mężczyzna. Na. Dyspozytor mężczyzna. A teraz zobacz, nawet i w Sejmie się... A teraz więcej, kurwa, no w Sejmie, ale w Sejmie kurwa... siedzą nawet kobiety. Bo tak, kierowcy letko mają. Jednym paluszkiem mają. Tak, a wtedy niech by siadła, kurwa, za rul. To by widział, jak pokręcić. Widziałby, jak ogórkiem pokręcić. Tak. Ale którym ogórkiem? Nie tym. Nie tym ogórkiem? Nie, autobusem. A to mów, że autobusem. No, to wiedziałbym. A teraz innym ogórkiem kręcą. Paluszkiem jednym, kurwa. Tak. Teraz nie ma ogórków. Są. Nie ma. Są. Nie ma. Bo znikali ogórki. Jeden tylko jest, turystyczny. Jest, no właśnie mówię, no. Że są. I to kobiety nie jeździ. Tylko mężczyzna. Mój zastępca. Zmiennik. Tak? Tak. Kolega? Co? Kolega twój? No. Zmiennik inaczej. No rozumiem. Ja na, przypuśćmy na rano, to na popołudniu. On na rano, to ja na popołudnie szedłem. No po nie lepiej. A jest, on czasami wynajmują go na jakieś imprezy, jakieś tam nie. Wesele czy tam coś. On wozi. No. Na ręce jest na emeryturze i wozi. Bo nie chciał. A to ty nie możesz razem z nim na zmianę? Co? Na zmianę, ty z nim. To tylko do godziny 13. A, to do 13 to ty śpisz. To nie pasuje. Nie, ja mogę pójść, ale po chuj mnie. No. Wiesz, choć masz pomaganie i tak dalej, ale to robimy, wiesz, w starym typie jeszcze. Każdy wchodzi, panie kierowco, jak ten ogórek, jak samochód wygląda. Proszę oglądać, on mówi. A jak pan jeździsz? No, mam wspomaganie, mam wszystko. A kiedyś wspomagania nie było w kierownicy. Jak zamarznie, kurwa, przewodzi. A duży Fiat miał wspomaganie, czy nie? Nie. Polonez? Nie. A Łada? Nie. Zaporożec? Nie. A fura? Fura? No, z koniem. Miała. A co, nie miała? Miała. Kręciłeś? Nie kręciłeś. Koń. Zalejczyk. A ty kręciłeś? Lejczykiem, a jak? No. No. I końmi. I końmi. No, wio, prr. Ciężko było, nie? Lekko było. Tak, lekko. Może ty widziałeś konia na oczy. No, co dzień widzę. No, czy w rozporku. Zarwień do Dorotki. Nigdzie nie będę wydzwaniał, to daj mi spokój z tym dzwonieniem swoim. Poprosić cię można nawet. To sobie dzwoń tam. Co ja? Nie odbiera. Sekretarka? Nie odbiera. Płać mi. To ci będę dzwonił. Co ty myślisz, że co? Bo ty nauczyłeś. Nie dzwoń. Ja dzwoń nie będę do ciebie.
Ba, 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 ba. Do widzenia. Awał. 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 O, i pogadali. Do widzenia.